Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym odcinkiem z Alicją w Krainie Czarów. Tak, pewnie spodziewaliście się, że zaraz rozpocznę tutaj nową serię z Simsów, ale niestety tak się nie wydarzy na ten moment. Jeszcze tam nie siedzę na dół, bo chcę wam trochę parę rzeczy powiedzieć. A nie wydarzy się to ze względu na to, że chciałabym dokończyć wszystkie moje rozpoczęte serie, bo stwierdziłam, że mam ich trochę za dużo. Aktualnie właśnie rozpoczęłam Alicję, jest Kangurek Kao, jest Lego, jest Scooby-Doo, jest Prince of Persia, tego jest naprawdę bardzo dużo i ja niczego nie mogę dokończyć, bo ciągle wymyślam coś nowego i stwierdziłam, że koniec z tym, że trzeba to troszeczkę ogarnąć. Także moje postanowienie jest takie, że Lego zostaje we wtorek niezmiennie, bo ta gra będzie najdłuższa i dlatego będzie ona co tydzień po prostu we wtorki. Czwartki zostawiamy sobie Scoobiego i zostawiamy sobie Prince of Persia naprzemiennie, a w soboty wymyśliłam, że będzie teraz Alicja i Kangurek Kao i właśnie zagramy sobie w te wszystkie gry, żeby mieć podokończane te wszystkie rzeczy, a potem pomyślę dopiero nad serią, nad Simsami, ja ją tam trochę zaczęłam sobie już robić, ale nie będę na razie niczego nagrywała, żeby zrobić to potem. Także wybaczcie, jeżeli jesteście tutaj dla Simsów, nie pojawią się one w najbliższym czasie, ewentualnie jest przewidywany jakiś tam dodatkowy filmik, jakiś ranking czy coś związane z Simsami, ale też nie jestem pewna, czy tego nie zrobić właśnie później, jak już zminimalizuję ilość serii na moim kanale, bo trochę zaczęłam przeginać i nawet mnie to zaczęło denerwować, że zaczęłam tyle rzeczy na raz robić. Nie lubię mieć po niedokończonych spraw, więc myślę, że tak do kwietnia na pewno Simsów nie będzie, bo chcę się tutaj właśnie tymi wszystkimi rzeczami zająć. Myślę, że nawet w kwietniu, tak do połowy przynajmniej, nie pojawi się nic z Simsów. No, może ten ranking gdzieś tutaj też w plecy zobaczę, bo mam taki jeden w planach, także też nie obiecuję, ale już nie przedłużam. Dla tych, którzy są tutaj, dla Alicji na przykład, albo do właśnie takich gierek, skakuję na dół. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Ogólnie jestem mega podjarana tą grą, tak szczerze, i bardzo się cieszę, że teraz będę w nią częściej grała, bo podoba mi się na ten moment. O, coś tu jest. Co się stało? Dawno, dawno temu był sobie zegar. Czerwona Królowa nakazała zniszczyć wszystkie bez wyjątku zegary w Krajdole. Ale nie mam pojęcia po co. Odwagi, McTwisp, dasz jakoś radę. Mam wątpliwości. Ależ nonsens! Róże i zegary. Jedne i drugie naprawiasz. Czemu tylko róże i zegary? W głowę zachodzę. Jak pan to robi, McTwisp? Igra pan z czasem, naprawia zegary i odmładza zwiędłe kwiaty. Czy to już na pewno wszystkie pańskie sekrety? Pewnie nie. Ja go naprawię. No dobra, to naprawiamy... Oj, czemu tak? Naprawiamy sobie zegar. A muszę bardziej trzymać, czy nie? Nie, udało się, dobra. Mamy tutaj te wszystkie niemożliwe pomysły. No i mamy naprawiony zegar. Czy ja teraz będę musiała właśnie jakieś zegary też zawsze po drodze naprawiać, czy coś tu się będzie właśnie pojawiało? Ogólnie zmieni się na razie w niemały get, tak to się mówiło, bo w nim się troszeczkę szybciej tutaj rzeczy rozwala. No i w razie co, jakby miała być jakaś bitka, no to już będę na to przygotowana, ale tutaj widzę McTwispa, że potrzebuję go do tego. O! I coś tam jest. Te róże? Jeszcze trzy. Aha, że znaki. No dobra, to jednak będę musiała nim zostać, bo on coś tutaj musi porobić. Alicja jest za duża, by przejść przez te małe drzwi. Okej, czyli pewnie będzie to trzeba znaleźć dla coś. Osób o wiele mniejszych. No właśnie, żeby ona się zmniejszyła. Okej, tu mamy róże. Czy ją też mogę? Tak, no i piękną, dobra. Nie wiem, czy te róże mam też odmładzać. Ej, co się stało? Dobra, jest. I co mi pokaże? Jeszcze dwa, okej, jeszcze dwa znaki. W takim razie będę musiała tutaj uspokoić, że tak powiem, bo trochę są narwane. Róże sobie odnowię, odmłodzę w sumie bardziej. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, no przynajmniej dostaję te niemożliwe pomysły. A czy coś mogę tu rozwalać albo coś robić, bo nie wiem, zaraz sobie tam właśnie ten znaczek zrobię, ale coś tu porozwalam, może coś właśnie jest. Jeszcze tutaj jedna róża, żeby nie zapomnieć, okej. Myślałam, że dostanę coś dodatkowego za to, że je odmładzam, ale niestety nie, a szkoda, bo to by był taki fajny wątek, bo może nie każdy by je tam odmłodził, a ja bym dostała coś dodatkowego za to, że poświęciłam na to czas. No dobra, trudno.
Ale fajnie by było, lubię w ogóle takie gry, fajnie by było, że jakby tak się stało, to chciałam powiedzieć, a lubię takie gry właśnie, gdzie są takie niespodziewane dodatkowe rzeczy, gdzie coś, wiesz, się tam odwali i ja nagle dostaję jakąś nagrodę, bo na przykład dużo osób to pomija, no to lubię takie właśnie smaczki, nie? Dobra, i został chyba ostatni w takim razie, chodźmy tu. Coś się zrobi. O, coś wyskoczyło. A, żeby ona się chyba zmniejszyła. Także zaraz to wypiję, tylko to zbiorę. No dobra, no to chodźmy. Ha. Knyplówka. Bo będzie małym knypkiem. Czy to naprawdę konieczne? Tak, moja Widzisz droga. Widzisz te drzwiczki? Są bardzo małe. No, nie ma rady. Czas chlapnąć. Skoro tak uważasz. Na moje wąsiki. Tylko o nie! To. Co ty wyczyniasz? Zostaw mnie natychmiast! Ej, oni ją porwą? Niech ktoś mi pomoże! Halo! Arr. Halo! Szybcie, co tu jest? A, ciśnij, ha! Ciskaj, dobra, uratowana. Tutaj nigdy mnie nie znajdą. Ja chyba w mnie małego zamienię, dobra. Oni ją będą teraz ścigać chyba, co? Ej, ja nie lubię być atakowana. Dobra. Jeden rozwalony. Szybko. Ej, nie, ty burku! Zabrałeś mi serce. Zabrałeś serce moje. Jest taka piosenka, bo jestem stara. Czego ode mnie chcecie? Porywa ją znowu. Dobra, zaraz ją uwolnię. Tylko tego. Pomocy! Jest tego całe mnóstwo! Skąd ich tyle, halo? Nie chcę być zaatakowana. O, serduszko. Trochę się ich boję, tak szczerze, jak ich tyle jest. To nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Okej. Okay. To już? Tak, nigdy nie zginął. Dostałam 100 punktów, fajnie. Chyba punktów, czy tych nie... Tych pomysłów jakichś tam niemożliwych, może to dostaję wtedy. No ale to punkty w każdym razie. A gdzieś jeszcze jakieś serduszko? O, jest. Na razie. Oni chcieli mnie porwać, wyobrażacie sobie? Jak no masakranie. Dobrze, że zjawiliście się w porę. No, nie ma za co, laska. Dobra, chodź tu. Wchodzimy? No, wchodzimy. Co tu się będzie działo? Czy tutaj coś jest? O, jest to. Będę tak, wiecie, pobieżnie raczej to wszystko zbierać, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, żeby też nie tracić bardzo dużo czasu, no chyba, że będzie mało tych rzeczy, no to wtedy będę starała się raczej wszystko wycinać. A, tu jest jeszcze. Dalej, dobra, chodź. Halo, zbieraj to. W ogóle jeszcze nie znaleźliśmy żadnej dodatkowej tej figury szachowej. Jestem właśnie ciekawa, czy to będzie bardzo ukryte, czy gdzieś po prostu na drodze to będzie i z czasem się będzie zbierało, czy właśnie ja mam jakoś bardziej szukać na przykład. Bo nie wiem tego kompletnie. Okej, tu trzeba przeskoczyć. I skoczyć. O, coś się dzieje, jakiś filmik. Idzie tu po mnie! O, nowa postać. Idzie w tym kierunku! Kto taki, zającu? Chodzi ci o Czerwoną Królową? Nie dajcie mnie zabrać do Salazen Grum! Nie Czerwona Forteca, tylko nie to! Pułapka? To jest pułapka! Pułapka! To pułapka! Pojęcia nie mam, co go tak przestraszyło. Pewnie nic takiego. Właściwie cokolwiek, wszystko i nic. Do cna zbzikował, obawiam się. No, już. Poszło sobie. Naprawdę nie mamy czasu na twoje chimery zająców. Musimy odnaleźć Absolema i to w dodatku jak najszybciej. Okej. O, mogę teraz nim kierować. Naciśnij J. Naciśnij J. O!
Dobra, to on ma taką moc lewitacji chyba wtedy, dobra. Ej, fajnie, że jeszcze te postacie właśnie tak dochodzą, to jest dość ciekawe. Czyli to nie ma twist, ma, ale ja bym chciała to podnieść i co? O, jest. Że właśnie nie ma twist, ma jakąś tam moc lewitacji, tylko marcowy zając. O, a tu jest zapisik, zaraz sobie zapiszę, tylko w sumie wszystko pozmieniam, ale to w sumie, kurde, marcowym zającem może jednak faktycznie. Nie wiem, co te kamienie mi dają. O, chciałam skrzynię właśnie. Dobra, to ja to sobie troszkę pozbieram tego wszystkiego. W końcu te skrzynie będę mogła właśnie z lewitacją związane zbierać. Fajnie, fajnie, że to się jakoś ruszyło w końcu, a nie, że ciągle mijam te skrzynie i nie mogę z nich korzystać, nie? To jest takie irytujące troszeczkę, czyli no faktycznie będziemy pewnie musieli się tam cofnąć do tego miejsca i git, podoba mi się ten plan, że no całą mapę mamy dostępną, no nie wiem czy w sumie całą, ale na pewno do jakichś tam miejsc będziemy musieli wracać. O, tutaj McTwist się przyda, bo jest do odnowienia róża, ale to zaraz sobie to zrobimy. Jeszcze też przed zapisem, nie? Wtedy, o, jest taka latająca. Halo. Nie, o, dobra. Mamy to. Czy teraz ja mam iść tu, czy mam iść tam? Skoro tam jest zapis, no to może tam, zaraz zobaczę. Więc najpierw tu, bo wydaje mi się, że, o, właśnie mam coś takiego. Ej, patrzcie, to jest jakaś inna skrzynia, taka duża. Co to mi da? Jakieś życie dodatkowe, czy... O, tak, są dodatkowe życie, ale teraz ich w sumie nie potrzebuję. Szkoda, że nie mogę tego paska też zwiększać, żeby więcej serduszek można było mieć na pasku na przykład, nie? No chyba, że potem będzie można, to by było fajnie. Ale fajnie wiedzieć też, że są takie inne skrzynki, których trzeba wypatrywać. Coś tu jeszcze jest? Nie, ja tu nie mogę przejść. Dobra, uciekajmy stąd. Przejdę chyba właśnie na McTwista, bo tu jest róża. Ej, tu jest róża. Ale widzę, że ten filar też trzeba podnieść. Dobra, jest. A bo nie, on się rozwalił! Ja myślałam, że ja tutaj naprawię ten filar, a tu dupa, nie naprawiłam. Ale coś jest znowu, o, do podniesienia. Dobra, dajmy tego, bo tu jest róża. Okidoki. Jeszcze tam jest róża. No halo. No, udało się. Ale wejdę jeszcze na marcowego zająca. Bo widzę te kamienie jeszcze do podnoszenia. Oj, coś robię. Ale nie chcę jeszcze tego rozsuwać. Halo. Nie wiem, czy ja za to coś jeszcze rozdaję. To się rozdaje. Dostaję, bo to się nie rozwala. A ja już dostałam te wszystkie niemożliwe pomysły chyba. O Jezu. Okej. Okay. Ciekawe, czemu tam rzucam. Te mi nie już. Te są za ciężkie może. Okej, mamy takie coś. No dobra, już nie będę tych kamieni rozwalać. A, jeszcze jedna róża jest do zrobienia. Rozwalenie. Dobra, i możemy sobie zrobić jakiś zapisik, tak. No dobra, i chyba znowu muszę być nim, żeby tutaj rozsunąć. Okej. O, tu jest jakaś skrzynia u góry na filarze. O, więcej tych skrzyń w sumie. Co tu się wydarzy? Zamknięta brama. O! Coś biegnie. Co to za dźwięk? Mamy uszy i wąsiki. No to widzicie? Widzicie teraz? Okej, o to mu chodziło. Jakaś bestia. I chyba chce dopaść Alicję? O, uderzył się. Dobra, tu się taki filar wysuwa. Spójrz na te głazy. Okej, spójrz na te głazy. Czyli co mam... O, w niego uderzać? Halo, on mnie goni. On się tak wkurza. O, biegnie w moją stronę! Help me, help! Help, help, help! Ale nie atakuje mnie jakoś. Gdzie on jest? Tu. O Jezu, tu się wścieka. O,
pojawiły się znowu głazy i co on robi? A, tak biegnie. Ja nie chcę. A to jak zrobię, bo ja chciałam... O, bo ten killer się właśnie podnosi. Ja nie wiem, o co biega. On się schował, a on tu przebiega. Ten filer trzeba właśnie mu kłaść może. Dobra, okej, mam plan. Ale ten filer się schował, więc nie wiem teraz. Gdybyś mnie nie atakował. A może ja wiem. Kurde, no chciałam go zatrzymać, ale nie mogę. W sensie, wiecie, ma pistem zatrzymać ten, bo ja mogę przecież zamrażać przeciwników, nie? Nie chciałam tego podnosić, chcę niego rzucić. Szybko. I patrzcie, udało się. I szybko marcowy zając. I to też będę musiała zatrzymać wtedy? Nie, tylko na tamtego mam. Tak, uderzył! Patrzcie, czyli to jest plan. O Jezu. Co on taki? A! Bo go trzeba pewnie ten... uderzyć. Tak, stracił życie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Okej, okay. Coś pęka. Jest wściekły. Dobra, mam to, bo on tej Alicji szuka w sumie, nie? Nie, teraz tak biegnie. Myślałam, że może już. Ale nie, jeszcze głazy. Dobra, szybko, szybko. Marcowy zając. Aby się udało. I już od razu w tom, żeby go pobić potem. Dobra. Kładź się. O, dobra, padł. Dobra, mamy jeszcze jedno żyćko. Do stracenia. Tam jakiś filar padł. Dobra. Nie chcę ten. O, ja chcę ciebie rzucać tym. Jest jakiś wściekły w ogóle. Ja nie mogę tak... idzie na mnie pierwszy raz! Halo! O Jezus! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Już nie mogę coś na niego... O, znowu, dobra. Aha, dobra, mam go zatrzymać w czasie. O nie! Patrzcie, dwa życia mi zabrał. A te grzyby nie były... O, z sercem, dobrze pamiętałam. Teraz. Zatrzymaj go! Kurde, za późno. Dupa blada już. Już za późno. Bo już rzuci w niego, może się znowu zazłości. Ale nie na mnie, mam nadzieję. Szybko. Szybko teraz. Ja sobie to żyćko już w razie co, bo i tak w tych grzybach było. Dobrze, że to pamiętałam z poprzedniego odcinka. O, jest! U! Szybko, szybko! U! Haha! Dobra, jest. Udało się. Mamy takiego pierwszego bossa w sumie za sobą, nie? Co? Co to za stworzenie? Bandzier chlast! Ona mu oko wydupała! Moja szpileczka jednak się przydała! Istotnie! Brawo! Doskonale! No wręcz doskonale! To faktycznie ona? Dylu, dylu, di? Nie mam zdania. Ni skądżeś? Nie zapomniała mnie? No to skąd jakże by mogła? By mogła co? Wypadło mi z głowy! Okej. Czyli już wreszcie? To jest ten Absolem teraz? Absolutnie, Absolemie! Tak. No. Muszę pamiętać, żeby z tego filara wziąć tą skrzynię, jak się uda. Jak się nazywasz? Absolem.
Nie, nie Absolem. Ja jestem Absolem. Faktycznie mądry. Kim jesteś? Przedstaw się. Alicja. To ty tak twierdzisz. Co to miało znaczyć? Oczywiście chyba wiem, kim jestem. Chyba tak, durne dziecię. Rozwinąć rokrocznium. Rokrocznium. Innymi słowy, kalendaryczne nadkompendium krajdołu. Czyli kalendarz. Kalendarium zawiera dane dotyczące każdego dnia od początku. Dziś jest wnorek zapanowania Czerwonej Królowej. Pokażcie jej chwarny dzień. Chwarny dzień to dzień, w którym zadźgasz żaber zwłoka! O kurde, powodzenia. Zaraz, kogo takiego? Żaber zwłoka, o, za pomocą Turpiego Koncerza. Nijaka inna broń nie nada się na żaber zwłoka. Przecież widać, że to ona. Przecież to nie ja. Oczywiście. Serio? 10 lat czekaliśmy na twój powrót. Kryptomord Krajdołu toczy walkę z dyktaturą. Bardzo dzielnie zresztą. Ale Czerwona Królowa... Nie obalimy Czerwonej Królowej, póki ma żaber zwłoka. A żaber zwłoka pokonać możesz tylko ty. Tak orzecze kalendarium. Konieczna jest Alicja. A choć zasadniczo tu jesteś, nie jest powiedziane, że cię nie ma. Wyjaśnij z łaski swojej Absolemie. Czy to jest ta Alicja? A skądżeż? Wiedziałam od razu. Przecież widać tak tym, że to ona. Mówisz, że mam znów iść na górę i szukać innej Alicji? A co poczniemy z tą tutaj? Znajdź kapelusznika. On będzie umiał ci pomóc. Ma niecodzienne spojrzenie na te sprawy. Reflektujesz na pojedynek? Walczymy do 6. Potem przerwa na kolację. Ty się kryjesz, ja kryję. 66, 109, 21, 400, 9, 2, 4, 3, 1. I jeden, i jeden, i jeden, i jeden, jeden! Szukam! Wyłaśnij skąd rzesz! No okej, znajdź szalonego kapelusznika. Chyba marcowym nie będę, chociaż nim bym mogła... O! To jest coś. A tu nie mogę... rozwalić? Okej, to ja się tam nie chcę cofać. Ja bym chciała rozwalić te rzeczy tutaj, ale chyba nie mogę. Myślałam, że marcowym zającem będę, ale nie, tylko tu mi pokazuje. A może jak ja na te skrzynie jakoś... Kurde, może tak? O, patrzcie, udało się. Jednak tutaj główka myśli czasem. Dobra, otwieraj to. Nie jest ze mną jeszcze tak źle. Na szczęście. W ogóle nie zginęłam w tej grze, znaczy w tej bitce z nim, a nie dostałam żadnego, że nie zginęłam, 100 punktów. A to był boss, powinnam dostać punkty, halo. Dobra. Uderzaj. Okej, może od razu wszystkimi uderzę, nie o to mi chodziło. Uderzę wszystkimi kamlotami i wtedy będę miała do zbierania te wszystkie właśnie skrzynki. Dobra, jeszcze tu ostatni. Wiele bym dała, żeby się tego nauczyć zamiast. Okej, no wiesz, no nie nauczysz się laska, nic na to nie poradzę niestety. Ale... O, drzwi otwarte, brama w sensie. Ale co? Ale no przydasz się tam, pewnie będziesz musiała tego smoka pokonać, więc coś tam będziesz umiała robić, nie? No ale takich rzeczy to niestety Alicja, o kurde, co mam ci powiedzieć? No, pogadaj z menadżerem. Dobra, jeszcze tutaj skrzyneczki. Ej, fajnie. A w ogóle tam są też jakieś drzwi, muszę to zobaczyć. Ale tam są jakieś takie łapki i mi się coś kojarzy, że te łapki były też przy niewidzialności. Chyba? Może ona potem będzie umiała coś tutaj? Tak, to jest na niewidzialność, a tego jeszcze nie umiemy, więc się nawet za to nie zabieram. No dobra, no to w takim razie tu już mamy wszystko. Wszystkie skrzynki z tego, co kojarzę, także pójdźmy sobie dalej do tej bramy. Tak się rozglądam, ale chyba nic nie ma do rozwalenia. O! Znajdź aha, dobra, to jest on. Już myślałam, że coś pomoże. Nowego, dobra. Okej. Okay. Czaję. Idziemy szukać kapelusznika. O, tu się kręci, to ja potrzebuję tego dziada. I mamy zapisik tutaj też, więc... Teraz sobie zapiszemy. Pewnie tu na lewo pokażę. Tak, dobra.
więc pójdziemy sobie najpierw tu. Tu potrzebuję marcowego. Dalej, rozwalaj. Poproszę zbierać to wszystko. Ale kurde, nie lubię nim rozwalać tych krzaczorów, bo on tak głupio rzuca czymś i w ogóle. Dobra, ale musimy iść na lewo, jeszcze zapisik. Ogólnie będziemy grać do kolejnego zapisu, dobra? Tak się umówmy, że jak już będzie zapisik, to wtedy skończymy gierkę. Znaczy, odcinek dzisiejszy, bo też nie chcę przesadzać z długością tych odcinków. Ale w sumie nie wiem, kiedy będzie kolejny zapis, więc może przesadzę w takim razie. Dobra. Chyba najlepiej mi się nią rozbija, tak mi się wydaje, chociaż fajnie lubię właśnie zatrzymywać tak czas i ten to jest bardzo gicik. Okej, idziemy tu, marcowy zając, poproszę cię. Teraz tak głupio, że właśnie trzeba co chwilę zmieniać się między postaciami, bo tu musisz zatrzymać czas, tu musisz coś z ziemi wysunąć, tu musisz coś tam. Jak będzie jeszcze jedna jakaś postać czy coś, bo tam chyba kilka pustych miejsc właśnie było na te umiejętności, no to jeszcze pomiędzy kimś może właśnie ta niewidzialność, może ktoś inny właśnie będzie na niewidzialność, a nie, że ja myślałam na początku, że wszystko ten McTwist będzie robił. Także no, zobaczymy. Zobaczymy. Robisz to jakoś tak od niechcenia. No co mam ci powiedzieć, Alicja? Co mam ci powiedzieć? Nie od niechcenia, tylko tak się nauczyłam już bosko robić te sztuczki, że to po prostu nie wymaga jakiegoś dużego wysiłku z mojej strony, wiesz? Tak to jest, jak się umie. Dobra, tu, tu. Ej, ja już naprawdę mam tego sporo. Nie wiem, czy to jest mi aż tak potrzebne. Czy ja tutaj już kombinuję za bardzo. O, tu jest sklep, z którego nic nie mogę kupić aktualnie. Więc bardzo fajnie. Dobra, mamy Makwispa, mamy mnie małego i mamy marcowego zająca teraz. Tu mamy zablokowane. Ogólnie domyślam się, że skoro Alicją też będziemy walczyć, to może ono później nam się też odblokuje tutaj jako postać. I nie wiem, czy ten szalony kapelusznik, ale też na niewidzialność coś potrzebuje. To może jednak to nie będzie Alicja tutaj, tylko ktoś inny. Coś mi się kojarzy, bo ja ogólnie, no, oglądałam tą Alicję, jak wam mówiłam właśnie w poprzednim odcinku, ale też nie jakoś wyjątkowo dobrze. Gdzieś tam kiedyś w telewizji leciało po prostu. A też się na tym też tak nie skupiłam. Ja nie znam jakoś super postaci, ale coś mi się kojarzy, że tutaj jest ten kot jeszcze taki i czy on czasem nie jest niewidzialny, tylko nie wiem, jak on się nazywa, niestety nie pamiętam. Więc no, będziecie musieli mi to wybaczyć. Czy tutaj jest coś ukryte? Nie. Dobra, czyli marcowy zając. I znowu mamy takie coś. Spójrz, ktoś tu zostawił drabinę, wleźmy na nią. Dobrze, super. Ej, ja tu byłam ogólnie i mi się coś kojarzy, bo byliśmy tu kiedyś, już widzę po tym wszystkim. Pamiętam to z poprzedniego odcinka, już mi się nie chce rozwalać tych samych rzeczy trochę. Ja nie kojarzę, tylko kojarzę właśnie, że to była latająca skrzynia. Tak, dobrze pamiętam. Dobra, to mamy ją jedną z głowy chociaż. Tak lewituje. Dobra. Dobrze, że kufry są takie, że właśnie się nie odnawiają, ale zauważyłam, że te rzeczy tutaj się odnawiają, czyli wróciliśmy do tego miejsca, gdzie już byliśmy, pamiętam to, bo tu chyba była ta róża czy coś tam, tak, coś takiego było. Ale ten, przynajmniej te kufry się nie odnawiają, tylko to, czyli bez sensu, że właśnie wszystko rozwalam, nie? Tak, do tego wniosku doszłam. Idźmy na drabinę. Czy ona tu może? Ej, a tutaj mi tak buzuje na zasadzie, że ja mogę coś podnosić, a nie, najpierw muszę tym. Okej, okay, a teraz mogę marcą zająca? Tak. I patrzcie! Moje gratulacje! Zarąbiście ogólnie. Oj, nie lubię tych labiryntów. Są takie poplątane, że na samą myśl o nich zaczyna mi się kręcić w głowie. Ja przeskakuję nad nimi! Okej, okay, w sumie sprytne. Coś pewnie pomijam do zniszczenia, no ale ja już tu kiedyś byłam na dobrą sprawę, więc wiecie, śmiesznie. Dobra, teraz tu McTwist. Ogólnie fajnie, że to się tak odkrywa, bo ja przynajmniej widzę, czy ja coś ważnego na przykład pomijam i na ten moment nic nie widzę takiego ważnego. Tam są jakieś drzwi, ale i tak nic nie mogę z nimi zrobić, więc całkiem spoko w sumie tak omijać to wszystko.
No i widzę, że... O, tam jest jakaś skrzynia tylko lewitująca. Tym mogłabym się zainteresować. Tam jakaś skrzynia. O, dobrze to, że właśnie było pokazane teraz na filmiku. Dwie skrzynie, tu widzę trzy. Trzy skrzynie muszę zrobić. Zapamiętam sobie tą liczbę. Ale ja chyba w takim razie... to jest Mark Twisp, tak. Czy to ty? Jak ty to zrobiłeś? Przecież to niemożliwe. Ja, niemożliwe. Ty, Alicja, tyle razy już to widziałaś, a ty zgadasz w ogóle, głupia. Dobra, tu. Tu ogólnie w tym miejscu nie byłam, no bo bym miała rozwalone, ale... Chyba nie chce mi się niszczyć tych ławek, skoro to takie bez sensu i to wraca potem, no to po co się denerwować, nie? To może wypatrzymy drogę do wyjścia. Dobra, mogłam pójść górą, ale wolę jednak to pozwiedzać, skoro i tak do jakiejś... O ty, mały, ty głupi, nie wiedziałam, że tu będzie tak. Idźmy tu, szkoda, że nie mogę go pokonać jakoś. Dobra, jesteśmy teraz tu. Ej, ja chyba się cofnęłam? Nie, jestem przy tych drzwiach, co mówiłam. O, tu jest jedno. Ej, sorry, Alicja, przewaliłabym ci chyba. Dobra, zróbmy tak. Ogólnie chyba jednak Mac Twisp. Dobra, mamy to. I jeszcze jedna była chyba ukryta jakaś ziemi czy coś. Takiego kojarzę. Wejdźmy tu i zobaczmy, w którą to stronę było. To gdzieś tam lewituje, czyli musimy iść tędy. O nie, jakieś krzaczory. Dobra, ja to sobie zniszczę, bo coś nie mogę przejść. Czy coś tu się chowa? Nie. A na tym? Na filarze? Nie. Dobra, no to idźmy Mac Twispem. Ta skrzynia gdzieś była tu chyba, nie? Coś mi się kojarzy. Może nie tu, może za alejką. Gdzieś tutaj. Taka była lewitująca, nie? Tu? O, jest, dobra. Bardzo by zając. Mam nadzieję, że to będzie wszystko. Już nic tutaj nie będę musiała robić i zdobywać. W tych alejkach. Dobra, przejdźmy sobie na Miamałygę. Miamałyga miała być. I idziemy tu chyba. Tak, bo tu są jakieś krzaczury. Okej. Tu mamy posągi, coś tam, no. Myślę, że strzałka mnie poprowadzi w tę stronę, więc po prostu idę przez bramę. Ej, ale to nie jest moment, jak ja zaczynałam grę? Są teraz rozwalone. Ja ich nie mogłam rozwalić. Pamiętacie to? Mi się tak kojarzy. O, tam są ten dub i coś tam, tych dwóch braci grubasów. Dobra, idziemy do nich. Bo ja tu już byłam też. Okej, jest tu jeden. Sza! Podobno dam ma tu gdzieś kryjówkę. Wpadłeś na jego trop? Jak mógł go nie zauważyć? Łowy nieco mnie nużą. Wolę odliczanie. I to o wiele. 9, 200, 3, widzisz? Czy wytropisz dla mnie dama? Ja będę liczył. No dobra, no to zdobądźmy się na jakieś tutaj małe oszustwo. Ej, spadam i on tu jest dosłownie, więc idealnie. Jak zdołałeś mnie wytropić? Jestem awidzialny. No na pewno. Jednak z kotem z Cheshire nie masz żadnych szans. O, kot z Cheshire. Co to, to skąd? On jest niewidzialny, o to chodziło. Ni skądżesz, odgrywasz się za klęskę. Co powiesz na nową skrytą bitwę? Chętnie, tak, od nowa! To jest niemożliwa dwójka. Wylewnie gratuluję. Serdecznie kłaniam się w pas i wszelki. Do widzenia! Żegnaj! Do rychłego! Okej, okay. Łomatko, ile tutaj tego wszystkiego. Ile dobroci dla mnie. Zarąbiście, tylko pomogłam go znaleźć. A czemu ja nie mam jednego życia? Gdzie je straciłam, przepraszam bardzo? I czy życia ich są różne? Nie, cały czas jest tak samo. To gdzie ja? Przepraszam, straciłam. No dobra, no co? Chyba tu muszę iść wtedy, no bo gdzie indziej. No a tutaj nic też nie ma. Chyba, że ja do tych drzwi mam iść i jakoś się dostać do kapelusznika. Tak, do tych drzwi ja tu musiałam przyjść. Dobra. Chodźmy. Ej, ale traf. 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 Halo. Hey, za mną, Alicjo! Okej. Okay. Jest, dobra. Okej. Okay. Co tu się tam kręci? To.
Ktoś wie, w którą mamy iść stronę? Może ty to trzymaj skarbie. Na to skarbie, dobra. To jest ten sklep też w razie co. I mamy też zapis swoją drogą. Tak wam tylko chciałam powiedzieć. Będziemy kończyć ten odcinek, tak sobie myślę. No bo to taki luźny ma być i w ogóle, a trochę już też przeszliśmy, pierwszego bossa pokonaliśmy, także ja myślę, że kawał roboty za nami. I co, mam nadzieję, że właśnie wam się odcineczek podobał, że nie jesteście źli za te Simsy. No i co, i mam nadzieję, że do następnego pewnie za tydzień już zrobię wtedy kangur, kakao. Także co, trzymajcie się ciepło, odżywiajcie się zdrowo, no i oglądajcie Werkę Gamerkę. Na razie, pa!